Cześć kochani, witam was po długiej, długiej przerwie, bo prawie miesięcznej. Nie było mnie trochę na YouTubie. Dużo, dużo pracy, ale przez ten czas uzbierało się bardzo dużo, dużo kosmetyków, które zakupiłam. Pisałam wam na bieżąco na Facebooku czy na moim blogu, a dzisiaj bym chciała pokazać je w odsłonie YouTubeowej. Sporo jest z nowości oczywiście. Pokażę wam też rzeczy, które już kiedyś omawiałam na blogu, ale do których powróciłam i uważam, że są warte powtórki. No ale zaczynamy, bo znowu się zrobi strasznie długi odcinek. Pierwsze, co wam chcę pokazać, to zapach, który uwiódł mnie totalnie i który... Mimo że wcześniej znałam, trochę w innej odsłonie, nigdy mnie do siebie nie przekonał, natomiast teraz wąchając w perfumerii, na tyle mnie uwiódł, że wpadłam dosłownie jak śliwka w kompot i nie mogłam opędzić się od tego zapachu, by go nie nabyć. Jest to inne ujęcie Miss Dior Blooming Bouquet, zupełnie inne, mimo że jest tu peonia, róża damaskańska, przepraszam, białe piżmo. On jest bardzo subtelny, bardzo wdzięczny i kobiecy, taki bym powiedziała trochę flirtujący. I przeważają w nim też cytrusy, więc jest taka równowaga między owocami, a tutaj takim kwiatowym podłożem. On na tyle za mną chodził, że musiałam kupić chociaż 50. Pochodziłam w próbkach i stwierdziłam, że to jest to. Zapach, który dodaje mi siły, energii, jest wspaniały na nadchodzącą wiosnę. Ja jego jeszcze nie otworzyłam, ale pokażę wam, jaką śliczną buteleczkę ma już wkrótce na blogu. Także te użytkowniczki, które lubią i stawiają na świeżość, kobiecość, niewinność, a także flirciarstwo, myślę, że odnajdą się w tym zapachu. Tak jak mówię, on znacznie odbiega od Miss Dior Sherry i Miss Dior starego, bo tutaj troszkę Dior poszalał, zmienił nazwę perfum. Miss Dior Sherry straciły jakby swoją nazwę i ogólnie nazywane są rodziną Miss Dior. I tutaj niestety użytkowniczki, które już wcześniej jakby korzystały z dobrodziejstw Diora, poczuły się totalnie jakby wprowadzane w błąd. Ja pisałam na swoim blogu i nawet użytkowniczka jedna z ja, której bardzo dziękuję, zdementowała pewne rzeczy i wyprostowała, o co chodzi w tych niuansach nazwy Diora. Ale o tym nie będę się tu rozwodzić, dodam wam link pod spodem i możecie sobie przeczytać o tym. Także gorąco polecam. Drugą rzeczą, na którą bardzo, bardzo polowałam, Boże, jak mi to światło to odbije, już nie wiem jak ustawić. Opakowanie jest białe, więc w ogóle go nie widać, no jasne. Jest podkład Dior Snow White Reveal Fresh Transparent Liquid Foundation. Ten podkład jest dostępny u mnie, tu w Londynie, tylko w Selfridge'u. Oni mają na wyłączność linię wybielającą Diora. Ja mówię wybielającą, bo ona nie jest stricte wybielająca, tylko po prostu rozświetla pięknie buzię, dodaje, powiedziała, takiego wspaniałego kolorytu. Jak mamy jakieś przebarwienia, tutaj one są trochę redukowane, jakby kamuflowane przez odbicie światła. Próbowałam, że tak powiem, dokonać wyboru między linią wybielającą Guerlain czy Diora. Obydwie mnie kusiły. Ja próbowałam zarówno Guerlain, jak i Dior, jak i Diora, przepraszam. I na razie, w związku z tym, że mam trudność z dostaniem Guerlainowskiej wersji, ale myślę, że jakoś sobie poradzę wkrótce i przyjdzie z zagranicy, to postanowiłam, przepraszam, mam trochę zawieszki, to postanowiłam jednak spróbować Diora,
Zakupiłam go, nie żałuję, mam go na buzi, jest wspaniałe. Ja wiem, że przy mojej mieszanej cerze on nie do końca będzie tutaj trzymał mat. On nie jest produktem matującym, on odbija światło, ma nadać piękny kolor skóry. Jeżeli czujemy, że nasza skóra jest zmęczona, tutaj ten refleks światła będzie wspaniale się sprawdzi, bo będzie odbijał światło. Ma też walory tutaj takie trochę pielęgnacyjne, bo jak Dior zapewnia... dzięki specjalnej kombinacji wody ma on tutaj jakby dodać świeżości i też rozświetlić strukturę skóry. Oczywiście to jest tylko podkład, to nie jest pełna pielęgnacja, możemy się zaopatrzyć w diorowską pielęgnację z tej linii Dior Snow. Natomiast ja na razie nie potrzebuję, choć ostrzę sobie ząbki na Guerlain. Z tej serii. To tyle, ja go używam, mam kolor 030, wkrótce Wam pokażę na blogu, więc zapraszam do śledzenia. Następną rzeczą, o której Wam już pisałam, więc tylko pokrótce. Zmywacz do paznokci Chanel. Słuchajcie, to jest coś pięknego, to jest po prostu rarytas. Ja Wam już mówiłam, że ja go próbowałam wiele, wiele lat temu, zaczynając pracować w perfumerii. On po prostu jest niezwykły, on jest malutki, malusieńki, takie dobrodziejstwo bym powiedziała. Jezuniu, ile on ma? Ja myślę, że tu jest około 100 ml. Nie, przepraszam, 50, mylę się. On pachnie różami, dziewczyny, jest cudowny. Jeżeli ktoś nie cierpi zapachu acetonu, jeżeli nie cierpi w ogóle zapachu zmywacza, nawet tego bezacetonowego, bo on też ma taki specyficzny zapach, to po użyciu te wasze paznokcie po prostu nadal pięknie pachną różą, bym powiedziała fiołkiem. Ja nie sprawdziłam dokładnie, co tu jest, tak na szybko sobie, ale z tego co ja wiem, to wiem, że jest róża, ulubiony kwiat Chanel, i przepraszam, fiołek też jest. Więc ja po prostu uwielbiam po niego sięgać i kilka razy już sobie obiecywałam, że go kupię. On tutaj w UK nie jest taki drogi. Ja zapłaciłam za niego po zniżce 11,50. Tak, 11,50, przepraszam, tutaj za chwilę zawieszenia. I po prostu wpadłam w taką radość, używając go ostatnio, bo dla wszystkich fanek fiołkowych zapachów, czy na przykład, żeby dać Wam tu jakieś rozeznanie dla tych, które używają meteorytu w Guerlain, to wiecie, o co chodzi, to jest właśnie ten zapach. On jest wspaniały, poza tym pielęgnuje paznokcie, ja mam problem z paznokciami, ja w ogóle ich teraz nie maluję. Kupuję nagminnie lakier i zaraz będzie o następnym lakierze, ale nie mogę niestety malować do pracy w takich jaskrawych kolorach, ale on jest po prostu i odżywczy, i pięknie dba o paznokcie, nie wysusza skóry, a dodatkowo daje Wam walory niesamowicie zapachowe. Także ja polecam, ja wiem, że to jest taka maleńka rzecz i pewnie powiecie, że nie warta kupna, tak? 11 funtów dać 12, on normalnie chyba też 13 kosztuje. 13 funtów za zmywacz taki mini. A jednak, on jest bardzo wydajny. Dziewczyny, ja go użyłam już 4 razy, zobaczcie. Jest coś pięknego, naprawdę. Małe cacuszko, mała rzecz, a cieszy. Ja wiem, że dużo panów kupuje paniom tą rzecz na taki dodatkowy prezent. Także życzę Wam, żeby Wasi panowie Wam to kupili. No i oczywiście tutaj następna rzecz, czyli lakier. Ja mam ich tak dużo, a nie mogę używać, więc tylko w wolnych chwilach i na urlopie używam. To jest w zlimitowanej wersji Collection Variation, albo zapomniałam, sprawdzę dokładnie, jak się nazywa ta kolekcja, bo mam ostatnio problemy z pamięcią. To jest numerek 609 Code Decor. On jest, wiecie co, taki fiołko... przepraszam, co jest z tym fiołkiem. On jest taki czerwono-fioletowy. Na paznokciu jest bardziej taka palona czerwień, ale jest bardzo, bardzo fajny, uroczy. Są z tej linii też błyszczyki i pomadki. Ja niestety się w nie nie zaopatrzę, bo mam inne. No i mam fazę bardziej na maka i cienie. I lakiery, ale ten jest w limitowanej kolekcji, musiałam go mieć, bo uwielbiam lakiery Chanel, mam już całą półeczkę i no taka moja jakby schiza troszkę.
Następne rzeczy, o których wam pisałam, to już też na szybciutko. Dziewczyny, jeżeli macie okazję upolować ten róż Petal Power z serii Mineralize Blush Maca, to kupcie. Dla wszystkich zwolenniczek, jako mam dzisiaj trochę na buzi, ale to światło, to muszę popracować. Dla wszystkich zwolenniczek, nie widać się tak. Dla wszystkich zwolenniczek tutaj róży Chanel, ta wersja może was, ja bym powiedziała, nawet rozkochać. Dlatego, że jest to taki piękny koral z czerwienią, z delikatnym blaskiem złotych drobinek. On mi przypomina Reflex z serii Chanel. Może mniej więcej ma tych drobinek złotych, ale na buzi tego nie widać. Natomiast jest czarujący, przepiękne wydanie. Długo się utrzymuje, jest taki satynowy. Ja nie wyobrażam sobie go nie mieć. Ja od razu jak go zobaczyłam w Selfridge, to powiedziałam, muszę go mieć. To jest taki must have. Następną rzeczą, to ja wam pisałam pomadka, jak dla mnie bardzo kolor taki odważny, bo on tak naprawdę, ja wam pokazywałam, to jest taki koralowy, tutaj się odbija mi w innym odcieniu, ale to jest naprawdę koralowy. Będę ją wkrótce używać na wiosnę. Ja bardzo kocham pomadki MAC-a. Wbrew opiniom, niektórzy uważają, że one są niewarte kupna, oczywiście, że są tańsze, zawsze będą tańsze, tak? Ale ona może nie ma super walorów odżywczych, natomiast je uwielbiam. One mają coś takiego, co powoduje uzależnienie trochę od nich. Natomiast mają dużo wyciągów takich, które mają zapewnić tą pielęgnację, ale oczywiście jeżeli mamy tendencję do wysuszania ust, one nam takiego 100% komfortu nie dają. Nie dadzą, przepraszam. No i coś, co dostałam wczoraj, strasznie się ucieszyłam, bo powiem szczerze, że widziałam nowe kolekcje, bo Selfridge lansował je wcześniej, natomiast tak na szybko przebiegłam. Pokażę wam cienie, które dostałam. To jest najnowsza kolekcja, ta Fantasy of Flowers. Ja przyszłam o nich obojętnie, powiem wam. One są w takiej fioletowo-beżowej odsłonie. Wam pokażę dokładnie na blogu, bo to światło jednak nie odzwierciedli pełnej krasy tych cieni. Mam je dzisiaj na oku. Dziewczyny, fenomenalne, naprawdę. Bardzo, bardzo się cieszę, że je mam. Lubię fiołek, lubię fiołkowe. Tu dodatkowo jest z granatem i z brązem, więc one się przydadzą na każdą porę. Nazywają się Great Beyond. Tak, i mają 1,8 gram. Są z tej najnowszej kolekcji Fantasy of Flowers. Z tych samych nowości, które teraz wychodzą z MAC-a, mam pomadkę, na którą sobie ostrzyłam ząbki. Nazywa się Snapdragon. Ona jest takim liliowej, bardzo odważnym kolorze. Ja nie wiem, czy ja będę dobrze w niej wyglądać, ale spróbuję. Dostałam ją do testów. Jest serii Luster Lipstick. Mi się podobała ta ciemniejsza wersja. Wiecie, jest niesamowita, taka fuksjo fiolet. Może jeszcze ją nabędę gdzieś, może jednak się na nią skuszę. Na razie muszę potestować to, co mam. Z serii tych nowości Mineralize Glass Lip Gloss. W pięknej obudowie, takiej bardzo kobiecej, poręcznej, ergonomicznej, dostałam Mineralize Glass Lip Gloss w kolorze Fashion Perk. Muszę się nim jutro umalować, bo podoba mi się. I ta pomadka była w podobnym odcieniu. On to jest taki fiolet bordo. I następna rzecz, której jestem bardzo ciekawa, chociaż powiem szczerze, bardziej mi się podobały wersje sypkie, ale nie ukrywam, że jest to intrygujący kosmetyk. To jest primer, słuchajcie, który ma jakby korygować niedoskonałości cery. Ja mam w kolorze Adjust, to jest taka brzoskwinka, bardzo się cieszę, ja uwielbiam takie brzoskwinki i będę sobie go łączyć z podkładem i próbować. Nie wiem, czy nie wezmę pod uwagę jeszcze kupna właśnie tej wersji
może nie kompaktowej, bo nie lubię, ale tej prasowanej, bo wydają się, tam są cztery kolorki, bodaj fiolet, żółć, bo zieleń, brzoskwinia i jeszcze chyba jakiś kolor, ale może Was wprowadzam w błąd, bo mówię, przeskoczyłam tam bardzo szybko przez tą kolekcję z braku czasu. Natomiast one mają super walory kolekcyjne i nie przeciążają struktury skóry, więc warto się im przyjrzeć. To tyle z nowości. A, jeszcze Wam, ja pokażę Wam jeszcze z bliska ten Dior Snow. Mówię, on jest warty rozwagi dla tych, co lubią taki nieskazitelny look, rozświetlenie, nawilżenie. I teraz coś, do czegoś wróciłam. Aha, jeszcze chciałam Wam na szybko pokazać serię do włosów, która mnie strasznie kusi. To jest Schwarzkopf Essence Ultime. Ja kupiłam conditioner i szampon. Dzisiaj mam włosy nawet. Jest reklamowany przez La Défense z esencją z pereł. Zobaczymy. I jestem w trakcie testów, ja zobaczę, czy one są fajne, czy nie. Oczywiście zakupiłam w razie czego Johna Frieda, którego uwielbiam, i niestety moje włosy też, i mimo licznych prób jednak wracam do tamtych szamponów, ale te, nie ukrywam, mogą rozbudzić moje pożądanie, żeby je kupować na stałe. No i szybciutko do czego wróciłam. Tadam! Ta-dam. Ja Wam pisałam o serii La Prairie Advanced Marine Biologic Eye Gel w którejś tam odsłonie w zeszłorocznej. Wspaniały. Ja do niego wracam, do tego i do Canebo, do Eye and Mask Essence. I właśnie zakupiłam kolejne opakowanie. On jest wspaniały, jak mam, czuję się zmęczona, oko jest zmęczone. Ja na noc mam Future Solution, natomiast Marine Biologic Eye Gel zagości u mnie na rano. Ja go będę sobie testować razem z innym kremem z Carity. Do niego mam pełne zaufanie, go uwielbiam, włożam go do lodówki, więc tym bardziej podwoi jakby swoje działanie tutaj przeciwstarzeniowe, troszkę pojędrni i nawilży skórę, i o to mi chodzi za dnia. I oczywiście ja Wam pisałam kiedyś, wy znacie to już, Life Fantastic Cellular Concealing Brightening Eye Treatment. To jest concealer, to jest korektor do pod oczy, który jest mieszany z kremem dla prairie pod oczy o walorach przeciwstarzeniowych. Tutaj jest wkład dodatkowy i wkład już w tej obudowie pięknej. To jest taki mój mały prezencik tutaj na moją rodzinę, które się zbliżają. Po prostu wracam do starych kosmetyków, które mi się sprawdziły i które chcę ponownie użyć. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam, nie zamęczyłam. Przepraszam za to światło, bo wydaje mi się, że jednak połowy rzeczy tu nie widać. Ja oczywiście będę o tym pisać na blogu, więc sprawdzajcie sobie na bieżąco mój blog. Czasem mnie nie ma, gdyż naprawdę dużo pracuję i nie mam na wszystko czasu. Zapraszam do komentowania, piszcie do mnie, się bardzo cieszę z tego wszystkiego. Jeśli Wam się moje filmy podobają, nawet z tym cmokaniem, bo wiem, że cmokam, to zapraszam do subskrypcji. Do usłyszenia, pa, pa!